Moi drodzy, już jest odcinek 39 Multiverse. Wbijmy tutaj 1000 łapek. Mam nadzieję, że się uda. Part 1, czyli będzie część druga w takim razie. Jestem ciekaw, czy zobaczymy tu G-Mana już. Natomiast jest walka. Ciekawe, czy Tytan Wiertło będzie miał swoją finalną formę. O kurde, to jest niezła fala dźwiękowa, nie? Ty, dali mu radę? Chyba nie bardzo. To jest 0-2, a 0-1? Oj. Oj, chyba Tytan Wiertło nie da... No, jak oni się męczą z tym gościem, to ja nie wiem, słuchajcie. To jest naprawdę bardzo dziwne. Okej, okay. O mój Boże! Ojojoj! No to... To chyba naj... O kurka! Oj, to chyba... Taki najbardziej mroczny odcinek ever. No i chyba mu dali radę, ty. To jest chyba jego koniec. O jasny gwint. Kurde, ty, ogień, lol. Nie wiedziałem, że on ma taką umiejętność. No to grubo. O jasny gwint, ale ich rozwalił. Tylko, że tego co przecieki pokazywały, to tu się pojawi jeszcze jeden przeciwnik, nie? No właśnie, to jest ten Ultra. To jest ten top 1. O jasny gwint, to wygląda jak z Resident Evil, ten potwór taki. Nie wiem, czy z nim mają szansę w ogóle, ty. Patrzcie, on sobie Tytan nie daje rady z nim. O lol, on ma jakąś tarczę. O kurde, ty, to jest dopiero... Nie wiem, ci Skibdi toalety to mają naprawdę... Co rusz to jakieś nowe postacie, nowych przeciwników, nowe bronie. Masakra, ty. Ty, no, gościu tą na tą tarczę przyjmuje wszystko, ty. Lol. Lol? Ty, no, nawet ma te umiejętności jak w Resident Evil, ten stwór. Lol. Nie wygląda to za dobrze, wiecie? Wydaje się, że Tytan Wiertło będzie musiał ostatecznej formy użyć. Patrzcie, to na... Nie działa to na niego w ogóle, ty lol. Uciekaj, chłopie, bo... Źle skończysz. A ten co, zepsuł się? No i co teraz? Can't help it. Your body is not in its prime anymore. Steve, it is now or never. No, ostateczna forma. Ty, ciekawe co to będzie, aż czy nie. Aż wszyscy się popatrzyli, nie? O kurka, co to jest, ty? Lol? O,
Jasny gwint, ty. A coś to się tu dzieje. Ty gościu, ale to pewnie ta ostateczna forma trwa parę minut tylko. Ten nie wie, co się dzieje, ty. O kurde, ty, jak kozacko wygląda. Wow, taki ten. Smok, nie? Jasny gwint, pterodaktyl jakiś. Ale kozacko, ty. Trzeba przyznać. Dragon Titan Drillman. Patrzcie, smoczy Titan Drillman. Wydaje mi się, że ta forma nie trwa długo, nie? I ma jakiś limit czasowy, jak na przykład Super Saiyanin trzeciego stopnia. Ale powiem wam, no... Trochę mam takie mieszane uczucia, bo ta walka na siłę była przedłużona tutaj z tym 002 z KBD Toilet. No i trochę, wiecie, ta seria zaczyna odbiegać, już bardzo odbiegła od tego, co jest w OG, nie? W oryginalnym z KBD Toilet. I to się tak średnio ogląda, nie? Te stwory, które się wzorują na Resident Evil czy jakieś takie inne abominacje, no to... Moim zdaniem to tak średnio, natomiast no trzeba przy... No, i powiem wam, że ta scena z tym, dawno nie było tak mrocznych scen. Była jedna z tym Sipenem, nie? Co on tych ludzi tam, wiecie. Natomiast tutaj też, no kurde, powiem wam szczerze, nieźle. Part 2 będzie pewnie już, w parcie drugim już się G-Man pojawi prawdopodobnie. Albo przeciw Tytan, czy antytytan, czy jak to tam zwał, bo on też się tu wybiera, nie? No tylko, że też z drugiej strony powiem wam, że na przykład to, no to mi nie pasuje. To jest, okej, no fajnie to wygląda, ale no już to się robi takie głupkowate. Już jedną taką serię kosmiczną mamy, Inwazja, potem druga taka... się robi od Virlensa, no i Doom Studio też odbiega od oryginału. No nie dziwię się, bo oni chyba muszą tak zrobić, bo tak się pewnie z Boomem umówili, natomiast no tutaj to tak średnio, no ale forma tego, ostateczna forma Tytana, wiertło, mega. To się postarali, powiem wam szczerze. I te szczegóły i to wszystko, jak on tak leci, patrzcie, to... No kurde, powiem wam, że mega fajnie to wygląda. Ten Tytan wiertło. Aż sobie tu zrobimy screena na miniaturkę. No kozacko. Taki dragon. I myślę, że on sobie bez problemu poradzi z tą abominacją. Chociaż, no z drugiej strony... Aha, i pamiętajmy, że ten Tytan ma misję, nie? Podejść jak najbliżej i dać tą bombę, czy co on to tam robi, nie? No zobaczymy. Odcinek całkiem dobry.